Cześć, dawno mnie nie było na vlogach, ale dzisiaj za sprawą pani Ani z kanału Czytam i Piszę zabrała mnie na wystawę do Centrum Kesaury, który jest w Poznaniu przy ulicy Wielkiej 24, tak sprawdzam tutaj na kartce, żeby zapisać, żeby dobrze powiedzieć. Jest tutaj fantastyczna wystawa. Teraz mamy wystawę, akurat jest Marc Chagall. To jest prywatna kolekcja tej rodziny, rodziny właśnie Kesaury, która pochodzi z Gruzji i którzy tutaj prezentują swoją kolekcję, a także dość pokaźną, muszę powiedzieć. I Marc Chagall, no, nazwisko chyba znane. Muszę powiedzieć, że jakoś specjalnie on mnie nie zachwyca, ale spodobało mi się kilka obrazów, między innymi ten, tutaj sprawdźcie. Zima. Jeszcze jest jedno winobranie, to bardziej dla pani Ani, bo to lubuskie, to wiadomo. O, tutaj tak, tak mnie widzicie, nie chcę tej kamery ciągle zmieniać. A tutaj jest za chwilę trzecia sala. I w tej trzeciej sali są obrazy z Tysiąca i Jednej Nocy. Opowieści Tysiąca i Jednej Nocy. Naprawdę bardzo mi się podobają one. Nie zachwycają, ale mi się podobają, dlatego że one są takie pełne życia, takie kolorowe. I jeszcze co? I tu ostatnia przebitka na to i pójdę wam pokazać drugą wystawę, która jest o Salwadorze Dali. Ale najpierw pokażę wam ogólne wejście na Marca Chagalla. Na kanale pani Ani będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda rozmowa z właścicielem, z panem Wasilijem. I opowiada o tej kolekcji, opowiada, co się pojawi w przyszłym roku, ponieważ niestety Boska Komedia Dantego, ilustracje do tej książki, do tej sztuki, no niestety będą już zlikwidowane, będą przeniesione w inne miejsca, ale pojawią się za to inne rzeczy, bardzo ciekawe, więc zapraszam do Poznania, chyba to jest ulica Wielka 24, już nie pamiętam, ale naprawdę robi wrażenie. Myślałem, że to takie małe, prywatne muzeum, jakaś kolekcja będzie malutka i powiem po tym, co widzę w Holandii, porównując do tego, jak chodzę tam do muzeów, do tego, co tutaj widzę, to nie ma się czego wstydzić. Ta kolekcja jest naprawdę imponująca, bardzo ładnie przedstawiona. Więc zapraszam do Poznania. To muzeum, ta galeria sztuki jest czynna i będzie ją można zwiedzać cały czas. Ta wystawa się zmienia, jest rotacyjna i to wszystko no, może was zaskoczyć troszeczkę. Ja wam polecam bardzo. Wstęp nie jest drogi, bo to jest w cenie biletu do kina. Właściciel jest naprawdę sympatyczny. Można mu zadać pytania, porozmawiać, dopytać i naprawdę jest wielka przyjemność tutaj. Bardzo się cieszę, że pani Ania z kanału Czytam i Piszę mnie tutaj zabrała. Że trochę też kultury tutaj w Polsce, troszeczkę coś innego. Jak widzicie, w Polsce też można fajnie spędzić czas, niekoniecznie na tych wielkich muzeach, że warto poszukać w tych mniejszych, w internecie, na pewno coś znajdziecie. Ja was zapraszam tutaj. Jeszcze postaram się namówić panią Anię i zapytać ją, który obraz jej się podobał najbardziej. I co? I to by było na tyle. I zobaczcie, na moim kanale jest teraz gwiazda polskiego VoxTube'a, oczywiście.
osoba, którą uwielbiają wszyscy i którą ja miałem okazję, przyjemność i po prostu poznać i jesteśmy kumplami najlepszymi. I teraz ja widzę pana Andrzeja, wy nie widzicie i mi możecie po prostu zazdrościć, ale powiem, że osobowością nie ustępuje ani trochę, ani troszeczkę. Mam rację? Mam rację. Oczywiście. Jak już mówiłem, jesteśmy na wystawie w Dalileum, wystawie Dalileum w centrum Poznania. Byliśmy razem i więcej zobaczycie na kanale Czytam i Piszę, ale ja chciałem zapytać, który obraz albo która kolekcja najbardziej się tobie podobała? Więc zwiedzać wystawy z Bartkiem to już jest sama przyjemność, bo Bartek no po prostu dodał tym wystawom takiej atmosfery i wszystkiego wspaniałego, ale jeżeli mam wracać do sztuki tu przedstawionej, Dali jest boski, Dali jest wspaniały, ale na mnie największe wrażenie zrobił jednak Chagall. Chagall z jego ilustracjami do baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Te kolory są po prostu oszałamiające, te kolory oddają Orient. Te kolory mówią o miłości, mówią o seksie, erotyzmie, ale przede wszystkim o miłości. Także jestem pod ogromnym wrażeniem Marka Chagalla, no i oczywiście Bartka, który był właśnie przewodnikiem na tej wystawie. Tak, tak, tak. Kto mi o niej powiedział? Powiedziałam ja, ale tylko dlatego, że Bartek daleko mieszka i nie mógł się zorientować, że tutaj jest takie centrum i że taka wystawa, a ja jestem szczęśliwa, bo dzięki temu, że spotkałam się z Bartkiem w Poznaniu, przejrzałam strony internetowe o wydarzeniach kulturalnych właśnie w Poznaniu i wpadłam na te wystawy i razem mogliśmy je kontemplować. Tak, więc zapraszamy do Poznania. Do Poznania. I zwiedzajcie wystawy te niszowe, galerie, szukajcie po internetach, na pewno znajdziecie. I co? Ale rodzina, którzy są właścicielami, będą na pewno sprowadzać artystów z najwyższych. Tak, tak, bo ich kolekcja ciągle się rozrasta. Jak będą mieli jakiegoś YouTube'a albo czy tam Facebooka, czy coś, to podlinkuję w filmiku pod spodem, więc szukajcie. I co? I dziękujemy wszystkim. Pa, pa. Do zobaczenia.